Przecież ci mówię, że to miły koń i nic złego... Serio? Nic się nie stanie, tak? Chyba już się stało! I co? Schowajcie sobie tę swoją mapę! No proszę, niesłychane. Ja na serio mam szansę wygrać. O, co? Czekaj, koniku, a gdzie ty pędzisz? Zwolnij! Ratunku! Ojej! Biedny koń zakopał się w błocie! Saro, dzwoń po strażaka sama! Postaram się określić naszą pozycję na mapie. Norman Price siedzi na koniu, który zakopał się w grząskim, paskudnym błocie. Norman Price siedzi na koniu, który zakopał się w grząskim, paskudnym błocie. Przyjąłem, kapitanie. Niech Eli bierze Feniksa i widzimy się na miejscu. Będziemy ratować dzieciaka na koniu. Pojedziesz z nami, dobrze? Oczywiście. I ktoś jeszcze by się przydał. Arnold! Chodź, chodź, nie ma czasu. Eli, pamiętaj, żeby wyłączyć syrenę. Nie chcemy wystraszyć zwierzaka. Jasne, Sam, zrozumiałam. Ściągnijcie mnie stąd! A w ogóle w telewizji to lepiej wygląda. Eli, podjedź jak najbliżej. Ja zajmę się Normanem. Potem powolutku będziemy wyciągać konia. Arnold, spróbujesz go uspokoić. Serio? No pewnie, poradzisz sobie. Cześć, jestem Arnold i w ogóle nie ma się czego bać. I już po strachu. Wracamy na ląd. Feniks zaraz cię wyciągnie. Słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale ten Feniks to terenowy wóz z napędem na 4 koła. Po prostu piękny. A widzisz, jak śmiesznie skaczą? Jak prawdziwe żabki. Żabki! Proszę państwa, a przed nami wielki finał! Gdzie jest James? Przecież to jego numer! O nie! I co teraz? Spokojnie, spokojnie! Ja go zastąpię! W końcu przedstawienie musi trwać! Normanie, przestań! To James jest naszą gwiazdą, nie ty! Ale gwiazda się nie pojawiła! Te nieszczęsne płetwy! O nie, moje linie wodne! Moja czapka! Moja scenografia! Dzwońmy lepiej po strażaka sama! Pożar na basenie. Żabia fantazja stanęła w płomieniach. Słuchajcie, pożar na basenie. Żabia fantazja stanęła w płomieniach. Dzięki, widzimy się na miejscu. Cześć do Wenus, cześć do Jupitera. Nie zdążymy, kapitanie. Tom, halo, możesz mnie zabrać? Jasne, robi się! Lecimy na basen! James? James! O nie! Patrzcie, leci Tom! I Sam! Sam też! Zostańcie na swoich miejscach! Słuchaj, nigdzie nie ma Jamesa. Miał zatańczyć wielki finał, ale... James jest zamknięty w przebieralni! Co? Ale dlaczego zamknięty? No bo ja chciałem być gwiazdą i zakleiłem mu drzwi!
Strasznie, strasznie przepraszam, ale skąd miałem wiedzieć, że będzie pożar? To w tej chwili nieistotne. Trzeba ratować Jamesa. Problem polega na tym, że nie mamy sprzętu. O rety, co ja narobiłem? Tom, zrobimy tak. Wracaj do nas jak najszybciej. Lecę w tej chwili do przebieralni. Jeszcze się nie pali, ale to kwestia czasu. Jesteś gotowy? Tak, prawie. Nabieram wody. Ratunku, na pomoc! Nie bój się, mały. Cofnij się. Wujek sam. Wszystko w porządku, będzie dobrze. Tom, my gotowi. Garrett zaginął gdzieś w górach. Idzie Śnieżyca! Przecież wziął ze sobą dzieciaki. A jeśli ich zasypało? Może ja wezmę Saturna? Przebijemy w góry? W taki wiatr nie ma co liczyć na helikopter. Dzwonię do remizy. Tylko Feniks jest nas w stanie uratować. I co teraz, dziadku? A jak nikt nas nie znajdzie? Na pewno znajdą, spokojnie. Niebawem będzie po wszystkim. Dalej, kochany. Dasz sobie radę. Tylko spokojnie. Nie rób mi tego. Jeszcze kawałek. Świetnie jest! Tak trzymaj! Saturn gotowy? Mam puszczać? Puszczaj, Elvis, ja ruszam w góry. Sam? Saturn wykrył źródło ciepła. 100 metrów od ciebie. Odbiór. Dzięki, przyjąłem. O, a niech to! Ktoś chyba skurczył Jupitera! Dobra, to zróbmy tak. Jak nie złapię, oddam ci czapkę ze śmigłem. Umowa stoi! Złapię cię! O! Mamo, jak mogłaś? Ja miałem złapać! Śmieszne, co? Zazwyczaj to ja wpadam. O matko, Mandy, rzuć im koło ratunkowe! Dobra, to ja lecę po Bena. Stój, Bena nie ma! Popłynął na wyspę, wróci wieczorem. Trudno, dzwonię do wujka sama. Tyl
Iris Price wpadła do wody, a wraz z nią Hannah, James i ogromny tort urodzinowy. Iris Price wpadła do wody, a wraz z nią Hannah, James i ogromny tort urodzinowy. Penny, musimy pędzić do Centrum Ratownictwa Morskiego. Elvis, spróbuj wyciągnąć kapitana z poduchy. Tak jest, przyjęłam. Zajmiesz się Dillis. Ja wyłowię Jamesa i Hannę. Jasne, robi się. O, torcik mi się chyba roztopił. Dillis, zostaw ten tort. Zrobisz nowy. Łap koło. Sam, najpierw ratuj Jamesa. Dam sobie radę. Potrafię pływać. Jasne, ale jesteś pewna? Oczywiście. A gdzie Hanna? Hanna? Uratowałam Jupitera! Wow! Jedzie prosto na nas! O rety! Teraz to już pędzi prosto na stację! Sytuacji dzwonię po strażaka sama. Wielki zielony smok zaprószył ogień w parowozowni. Kto by się spodziewał? Wielki zielony smok zaprószył ogień w parowozowni. Przecież tam jest moja Bessie. Czy Bessie? Pożar ugaszony, kapitanie, a Bessie... Bessie cała i zdrowa. O, kamień spadł mi z serca. To ci dopiero numer. Wprawdzie nie zdążyłem na to całe wasze szkolenie, ale za to mogłem powalczyć z wielkim zielonym smokiem. Jak prawdziwy rycerz. O, niech mnie coś czuje, że Normanowi się tym razem mocno dostanie. Od sama? Nie... Nie od sama. Normanie Price! Nie wierzę, że o mały włos wysadziłbyś wóz kapitana, Nelly! Jeśli można się wtrącić, Bessie! Że o mało co nie wysadziłeś Bessie w powietrze! Ja przepraszam, naprawdę, ale ja niespecjalnie, przysięgam! Oczywiście, że to był wypadek, ale dzieciom nie wolno bawić się zapałkami. Zapamiętaj to sobie i to na całe życie. Wiem, Sam, ja wszystko wiem. Przysięgam, to się nie powtórzy, mamo. A co to ma być? Mój wyjściowy kapelusz! Mówiłam! Norman, mówiłeś, że to rycerski hełm, kłamczuchu! Oż ty, łobuzie! Ty, tego ci nie wybaczę! Wracaj tu! Panie kapitanie, ja chciałem tylko powiedzieć, że pańska Bessie jest cała i zdrowa. Oj, oj, nie wyglądasz najlepiej, kochana. Za chwilę będziesz czysta jak łza i będziesz błyszczeć niczym szmaragd. Doskonale, wybornie. O nie! Cridlington,
czy ja o czymś nie wiem? Szykuje się jakaś tajna akcja na morzu? Nie, kapitanie, ale nie mogę tego zdjąć. O, to nic się nie bój. Zaraz ci kapitan pomoże. Te stroje cechuje bardziej stonowana kolorystyka. Chodzi o to, by nie spłoszyć zwierząt. Wykonane są z materiału, który nie szeleści i nie krępuje ruchów. Uwaga, przebieranie na czas. Czas zacząć. I gotowe. A teraz pędź się przebierać, bo nie zdążysz. O, masz no. Panie kapitanie, ratunku. I jak sytuacja? Udało się? Zmieściły się do pieca? Ledwo, ledwo. Trochę się musiałam posiłować. Cudownie. To dzwonię do dziadka i przekazuję, że wszystko gotowe. O nie, stój! Dziadka sobie daruj! Dzwoń po strażaka sama! Dwa pożary piekarników w kawiarence u Bronwyn. Uwaga, dwa piekarniki palą się w kawiarence u Bronwyn. Penny, bierzcie z Arnoldem Venus. My jedziemy Jupiterem. Tak jest, robi się. Arnold, odetniesz zasilanie, dobrze? Penny, polecisz gasić pożar na górze. Tak jest, robi się. Zasilanie odcięte. Sam, popatrz, udało się! W końcu wykiełbasiłem się z tego stroju! Jestem gotów, mogę brać się za pożar! Przykro mi, ale się spóźniłeś. Już po pożarze. Jak to wszystko smakowicie wygląda. Dobra, piesku, umiesz się turlać? To daj łapę. Hop! A umiesz ty coś? Coś poza leżeniem? Norman kompletnie nie ma podejścia. Panna słodka szprotka nic a nic się go nie słucha. Aha, czyli takie rzeczy cię interesują, piesku. Uwaga, teraz nauczymy cię aportować. Oj, co jest? Przynieś mi tę piłkę. Norman, gdzie zgubiłeś pannę słodką szprotkę? Właśnie, bo ja myślałam, że panna słodka szprotka ma ci chyba przynieść tę piłkę. I przyniesie, tylko za chwilę. Tak sobie pomyślałem. Pewnie za daleko jej rzuciłem. W końcu taki jestem silny. Piłka leci i leci, a biedna psinka nie może jej dogonić. Może skoczę i jej pomogę. O nie, gdzie ten pies się podział? O! Hej, panna słodka szprotko! Nie bój się, mała, uratuję cię! Jestem tu, psinko, już do ciebie płynę! Bo ja świetnie pływam, wiesz? Mam nawet sprawność pływaka! Panna słodka szprotka strasznie szczeka. Czekaj chwilę, panno słodka szprotko! Czekaj na mnie! A to brzmiało jak Norman! Najwyższy czas wezwać strażaka sama. I już. Wszystko się trzyma. Bardzo ci dziękuję. Jutro zwrócimy to wszystko do sklepu. Proszę, kolego. Ostatnia deska. O!
Norman i panna Słodka Szprotka wpadli do rzeki i porwał ich prąd. Panna Słodka Szprotka i Norman wpadli do rzeki i porwał ich prąd. Elvis, bierz Saturna! Zjadł mi kiełbaski. Spokojnie, znajdziemy ich. Uwaga, szykuj się, Saturn. Lecisz. Pani Chen prowadzi autobus. W środku są dzieci, a hamulce nie działają. Pani Chen prowadzi autobus z dziećmi, a hamulce nie działają. Penny, bierz Elvisa, pojedziecie Feniksem. Ja zabieram Merkurego. Tak jest, robi się. Pięknie, owoce wyeksponowane i świeżutkie. Każdy się skusi. Halo, to nie cała obsługa! Proszę pani, tutaj w lewo! O nie, tylko nie na nabrzeże! Teraz w prawo! Tylko nie płacz, to jest 100 razy fajniejsze niż wesołe miasteczko! Nie wiem, czy mówiłem, ale ja się boję szybkiej jazdy! Dzieci, lewo czy prawo? Lewo! Prawo! Fatalnie, dzisiaj wtorek! To znaczy? Że dzisiaj całe miasto wyrzuca pudła! Hej! Nie, do mnie! Do mnie! Nie, w moją! Rusz się w moją! Proszę pani, prawdopodobieństwo uniknięcia wypadku na łące pełnej owiec wynosi 1 do... Statystyki mnie nie interesują. Ratunku, ja chcę do mamy! Słuchajcie, spróbuję do nich przeskoczyć! Wyłączyłem silnik, ale nadal nie ma pani hamulców i pędzi pani prosto w ruiny! Elvis, spróbuj zarzucić lasso i spowolnić autobus! W sensie... Tak! Wyciągaj lasso i spętaj autobus, kowboju! To zdecydowanie najlepszy film z McChinem. Nie gorzej prezentowałem się w młodości. A to nie James? Pędzi go kartem prosto na nabrzeże. James Jones pędzi go kartem z pudełkiem na głowie prosto na nabrzeże. Właśnie to powiedziałem. Ratunku, gdzie ja jestem? Trzymaj się, bracie, jestem za tobą! Mam cię! Szybki, wujku, Sam! James, miałeś tylko wjechać w pudełka! Nie wiem, może sam powinienem robić te kaskaderskie triki? Zastanawiam się, czy te twoje triki nie są aby zbyt arcygenialne, wiesz? Jeszcze raz przepraszam, ale nic się nie bój, została nam już tylko ostatnia scena. Zero niebezpieczeństw, wszystko pójdzie gładko. Obiecuję! Dobrze, niech ci będzie. Powodzenia! Jake Bond! Super szpieg! Scena 57!
Pojedynek w kryjówce wroga. Akcja! O, to pan, panie Pond. Od dawna na pana czekałam. Glowfingers, stara dobra przeciwniczka. O nie, to pułapka! Numer dwa, proszę związać mojego więźnia. I cięcie, związać mojego dublera. Robienie filmów już mi się nie podoba. To też mi się nie podoba. Czy ty musisz ciągle narzekać? Prosta sprawa, masz tylko wziąć lupę, nakierować promień słońca na linę i przepalić więzy. O tak, łatwe. Łatwe? Łatwe. Oj. Akcja! Cięcie! Cięcie! I znowu trzeba dzwonić po sama! James Jones uwięziony w garażu pełnym butli z benzyną. James Jones uwięziony w garażu pełnym butli z benzyną. Wybacz, kochany. Z przyjemnością oznajmiam, że radar jest w 100% zdrów. Hurra! To świetnie, ale ja czegoś nie rozumiem. Naprawdę ostatnio bardzo dziwnie się zachowywał. Ale jest zdrów jak ryba. Brawo, maluchu! Zasłużyłeś na swoją ulubioną czekoladkę. Elvis, nie wolno! Po czekoladzie psy ciężko chorują. Przyznaj się, często dawałeś mu czekoladę? Ja? Często? Nie, nie. No może czasami. I wszystko się wyjaśniło. Trevor Evans zwisa z urwiska i może spaść w każdej chwili. Trevor Evans zwisa z urwiska i może spaść w każdej chwili. Penny, weźmiemy Venus i pojedziemy razem. Elvis, dzwoń po Toma, niech bierze Wallaby. Tak jest, przyjąłem. Trzymaj się tam, mały. Jestem z ciebie taki dumny. Się pan trzyma! Będzie dobrze! Sam już jest! Dzięki, mały! Widzę go! Niech to! Mam cię! Co się stało? Trevor, ty musisz uważać. Wiesz, że to się mogło źle skończyć. Pewnie, że masz rację. Pora już chyba skończyć z chodzeniem po drzewach. Panie Trevor, to moja wina. Ja pana do tego namówiłam. Strasznie przepraszam. Bo my tylko chcieliśmy znaleźć tego lisa. Jakiego lisa? Bardzo, bardzo cię przepraszam. Najpierw pamiętałam, ale potem zapomniałam, że lis to dzikie zwierzę. On wygląda zupełnie jak pies i ja otworzyłam klatkę, żeby dać mu kość i on... Masz na myśli tego lisa? Tak, właśnie! Chcieliśmy go z Normanem złapać, ale uciekał i nie chciał się zatrzymać i... Jak to wrócił? No co zrobić, bystre zwierzę? Pewnie zgłodniał, więc wrócił do domu. No proszę, i mamy szczęśliwe zakończenie. Czy to znaczy, że wyjątkowo pierwszy raz w życiu wina nie jest moja? Czekaj, czekaj. To ty mi powiedziałeś, że lisy to właściwie psy. Wiesz, widocznie ten to wyjątek. Albo, kto wie, może miałem na myśli jakieś inne zwierzę, wilki, albo pandy, ryby, jednorożce. No przestań! Widzisz? Bardzo prosta robota. Jacie, wyglądają pysznie. Mniamci. Panie kapitanie, te jabłka jadą na mroczne przyjęcie. Zaraz zrobimy nową porcję, wtedy pan się poczęstuje.
Panie kapitanie, chyba pan nie powinien. Pan pozwoli, że przejmę. Przepraszam, co to jest? O, Saro, już jesteś. Jak ci się podoba mój wielgaśny nietoperz, a? No, prawda, że genialny? Genialny? A ty widzisz, ile miejsca zajmuje? Mój duch miał być atrakcją wieczoru, wiesz? O nie, i co narobiłeś? Zabieraj tego swojego nietoperza! I jak tam, kochani? Bo schodzą się goście. Bawcie się dobrze. Fantastyczny! Raju! Wow. Jaki wielki! Dzięki, sam go zrobiłem. To co, kto ma ochotę na upiorne tańce potworu? Super! A co to za paskudztwo? Weźcie to, bo ktoś się poślizgnie. To żadne paskudztwo! O! Tak, musi tu być na 100%. Jest! No to teraz tworzymy sobie prawdziwą atrakcję wieczoru. Straszliwie przerażający dom potworności panny Sary. Obiecałem jabłka dzieciakom. Dzięki za pomoc. Czekaj, otworzę. Elvis, tylko pamiętaj, nie gotuj za długo karmelu, dobrze? Bo zrobi się za twardy. Ma być lejący, pamiętasz? Jasna sprawa. Będzie się lał jak deszcz. Jabłuszka karmelowe, ale będzie pyszota. Stać! Proszę się powstrzymać. Sam pan wie, że karmel musi zastygnąć. Kiedy ja już się nie mogę doczekać. Jak tam? Jak sytuacja? Wszystko gra? Chyba potrzebny nam nowy karmel. Tak. I nowy garnek. Uwaga! Nasz kolega Cridlington wyjdzie dziś z uśmiechem na scenę i będzie żonglował pochodniami. Tak więc rozpoczynamy operację. Rozpęta się piekło. Strażaku Sam, ty zajmiesz pozycję tutaj. Tak jest, kapitanie. Koleżanka Phillips będzie czuwać przy Jupiterze. Strażak McKinley stanie sobie dyskretnie tutaj. Wszyscy gotowi? Strażak Sam zgłasza pełną gotowość. Strażak Phillips zgłasza gotowość. Strażak McKinley też zgłasza gotowość. Strażak Morris zgłasza gotowość. Olamy w pełnej gotowości. Nie ma się czym denerwować, tak? No dobrze, zaczynamy przedstawienie. Witajcie, drodzy przyjaciele. Hej, świetnie ci poszło. O tak, jestem nawet pod sporym wrażeniem. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Dobra, operacja odwołana. Wracać do remizy. Wiesz, mam nadzieję, że Majkowi też dobrze pójdzie. Hej ho, witajcie kochani. Przedstawiam wam nowego członka mojej genialnej kapeli. Oto Jon Geniusz Strun 2000. Takie miejsce znam, gdzie przyjaciół wielu mam. Temu twojemu mistrzowi chyba jednak daleko do Elvisa, co? Poprawi się, Joe, daj mi tutaj pełną moc. A niech to, niech to, niech. O, masz no, Elvis nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Tato, możesz przestać? Ratunku, niech ktoś dzwoni po strażaka Sama! Maszyna zwana Geniuszem Strun 2000 wymknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga, Geniusz Strun 2000 wymknął się spod kontroli i podpalił scenę!
Elis, ty i Eli bierzcie Jupitera. Benny, pojedziesz z Arnoldem Wenus. Ja zabieram Merkurego. Brawo, kochanie! Mamusia gra prawie tak genialnie jak ja. O, podaj do mnie! Jestem wolna, nikt mnie nie kryje! Stop! Nie tak się drybluje, proszę państwa. Tak się drybluje, proszę państwa. Kapitanie, do mnie! Panie kapitanie, halo, też jestem wolny. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Gol! Ej, nie było gola. Patrz uważnie, amore mio, a za godzinkę będziesz już prawdziwym mistrzem kuchni. Kiedy ja nie chcę być żadnym mistrzem, chcę tylko obejrzeć ten mecz. Uważaj, najpierw robimy równiutkie, cieniutkie, bellissimo kółeczko. O tak. Następnie duża łyżka przepysznego pomidorowego sosu. I teraz nakładamy tu i tam cudowną mozzarellę. Nie żałujemy pyszności. Gotowe! To teraz mogę sobie spokojnie oglądać mecz. Nie znoszę robić pizzy. Hej, Sam, tu do mnie! A, bo rękami nie wolno, prawda, że nie wolno? Nie, rękami nie wolno, Elvis! Dobra, rzut karny dla Ponty Panty rządzi! Szykuj się, bo ten rzut karny przejdzie do historii! O, stop! Uczcie się, dzieci miłe, od zawodowców! Tak powinien wyglądać rzut karny! A niech to. Przecież to samobój! Bomba! Gol! Przestań już z tą piłką, Normanno. Proszę cię, uważaj lepiej na... Pizzę! Mamma mia! I coś ty narobił! Bardzo państwa przepraszam. Już wszystko sprzątam. Natychmiast wyciągasz z pieca pepperoni i niesiesz Benowi na nabrzeże, jasne? Już się robi, oczywiście. Nie no, dlaczego? Przez jakąś okropną pizzę przegapię zaraz cały mecz! O tak, proszę państwa, wygląda atak. A tak, proszę państwa, obrona. Aha, niewiele chyba mamy do roboty. W sumie można by wracać do domu. A tak wyglądają porządne nożyce. Coś naciągnąłem. Chyba jakby lekko trąci spalenizną. Może nawet nie tak lekko. Gol! Co? W parku przy boisku płonie duża połać trawy. W parku przy boisku płonie duża połać trawy. Bo ja się ciebie nie boję. Jak mokro! To pewnie ten podziemny strumień. O nie! Ratunku! Wiedziałem! Mandy zamienia się w nietoperza! Czy możesz przestać się odzywać? Boję się, że mogła gdzieś spaść. To prędko, dzwoń do Sama! Mandy Flat uwięziona w jaskini.
No proszę, czyli jednak wracamy w góry. Weźmiemy Hydrusa. Co się stało? Nie wiem, słyszeliśmy krzyk. Spokojnie, znam tę jaskinię. Sam, ostrożnie. Woda czasem podmywa tunel i robi się strasznie ślisko. Mandy, nic się nie bój, już po ciebie idę. Jestem, już wszystko w porządku. Proszę, napij się. Ojejku, dziękuję. Poślizgnęłam się, ale nic mnie nie boli. Spadłaś spory kawałek. I co, jaki masz plan? Nie wezmę jej na górę, jest za wąsko, nie zmieścimy się. Musimy wymyślić inny sposób. A co to za głosy? Halo, Penny, co tam się dzieje? Słyszę głos kapitana! Rozmawiają z Garretem o drezynie! O nie! Na pewno ma już takie ogromne skrzydła i wisi do góry nogami! Biedna, słodka Mandy! Nus, masz przy sobie mapę jaskiń? Tak, oczywiście. Mamy jaskinię. Tu jest wejście, a potem lecą tak. A stare kopalnie wyglądają mniej więcej tak. Rzeczywiście, bardzo blisko. Akurat tam, gdzie wpadła Mandy. Mógłbyś trochę uważać. I patrz, wiosło mi wypadło. Czekaj, spróbuję sięgnąć. O nie, i nie mamy wioseł. Słuchaj, my odpływamy. No nic, trzeba wołać. Na pomoc! Na pomoc! Coś słyszę! Przecież to Norman i Derek! O nie! Sam, pomóż! Czeka nas porywa! Rzucam wam linę, łapcie! Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy. Prosiłem chyba, żebyście nie brali łódki, prawda? Wiem, przepraszamy. Wujku, patrz! Pali się! Fatalnie. Trzeba to zgasić, bo zaraz się rozprzestrzeni. Co? A gdzie tłumice? Gdzie co? No te łopatki takie. Łopatki, bo jejku, no, potrzebowaliśmy wioseł. I tak się składa, że wpadł do wody, ale to nie nasza wina. Nie nasza, bo Normana. Nie interesuje mnie, czyja to była wina. Jeśli nie zagasimy ognia, może pochłonąć cały las. Szczęśliwie nie jest złamana, po prostu mocno się potłukła. I kamień spadł mi z serca. Powie mi ktoś wreszcie, co się tu u was dzieje? Próbowaliśmy poprawić formę. Ach tak, mam nadzieję, że wcześniej wszyscy się rozgrzaliście. Cóż, bo... I się nie forsowaliście. Spory pożar lasu przy młynie. Spory pożar lasu przy młynie. Chwileczkę! A dokąd to się państwo wybierają? Wykluczone, musicie teraz leżeć i odpoczywać. Jak to? Przecież pali się las. Trudno, kapitanie, my musimy sobie poradzić. Co? A tak, tak, my, oczywiście, to ja skoczę po hełm. Odsuńcie się jak najdalej. Za 2 sekundy przyjedzie pomoc. A gdzie reszta naszej drużyny? Później ci wszystko wyjaśnię. Ważne, że jesteśmy i możemy działać. Bardzo się cieszę. W takim razie opanujmy ten pożar. Panowie wezmą węże. Ja spróbuję go stłumić.
Zrozumiałem, kapitanie. Już działamy. To tak. Proponuję wysłać Penny, Elvisa i Bena tytanem w górę rzeki, gdybyśmy potrzebowali wsparcia. Tak jest. Świetny pomysł. Nurmax przybył prosto z kosmosu. Poważnie? A z której jego części? Planety Pontypont. Ojej, a powiedz, kosmito, macie tam biszkopty? Jasne, że nie mają, bo nie ma takiej planety. Czyli mi nie wierzycie, ta? To zaraz poczujecie na własnej skórze kosmiczny laser Normaxu. Patrzcie, tam nikogo nie ma, jesteśmy sami. I do tego się pali. Ojej, ale jest wujek sam. Zaraz nas uratuje. Wszystko pod kontrolą, nie bójcie się. Przejdźcie szybko na tył pociągu i nie panikujcie. Ojej, uważaj. Wysiądę może z twojej strony. Penny, wdrażamy plan B. Zrozumiałam. Ben, pośpiesz się. Uwaga na lód. Sam tytan nie przebije się przez lód. Dzięki, rozumiem. Tom, słyszymy się? Będzie nam potrzebny Wallaby. Jasne, lecę. Podoba mi się taki pociąg, co sam jedzie. I jeszcze się pali. Normaxo, ratuj nas! W porządku. To Normaxo zadzwoni do mamy. Zadzwonię do swoich kosmicznych przyjaciół po pomoc. Mam tu międzyplanetarny komunikator falowy. Przestań, przecież to ból. Norman, to chyba nie czas na... Ci, kiedy ja rozmawiam. Spróbuj polecieć równo nad pociągiem. Dobra, postaram się. Normaxo, patrz! Lecą twoi przyjaciele. Wow, to chyba UFO. UFO co? A, kosmici! Norman? Cicho, chowam się przed kosmitami. Chyba nic z tego. Bardzo mi przykro, ale w taką burzę nie dam rady. Musimy wracać. W tym śniegu nic nie widzę. To jest to. Śnieg. Możesz mnie tu gdzieś wysadzić? Ja tylko sprawdzam alarm, wujku. Baterie są w porządku. Gratuluję. Podołałeś wyzwaniu strażaka sama. Hurra! A ja zaraz tutaj... Zaraz skończę. Zaraz. Jesteśmy! Och. Wujku, sam. Chodź, tam jest coś dziwnego. Coś bardzo, bardzo dziwnego. Co jest? Co się stało? Widzisz, tam w górach coś się chyba pali. Przecież tam są nasi harcerze. No dobra, dzwonię do remizy. Pożar w górach. Harcerze w okolicy. Pożar w górach. Uwaga, dzieciaki w okolicy. Słuchaj, Penny, Jupiter nie wjedzie do lasu. Musimy zabrać Wenus. Armatkę wodną. Trzeba opanować ten ogień. Już się robi.
pożar szybko się rozprzestrzenia. Przydałoby się wsparcie z góry. Trzymajcie się, już do was lecę! I szybko się uwinęliśmy. Przepraszam, Sam. Trochę nas poniosło z tym naszym wielkim miśkiem i wiesz... Następnym razem, jak będziecie budować z gałęzi, to nie przy ognisku, proszę, a ognisko też bym rozpalał dalej od namiotów. Wy akurat powinniście to wiedzieć. To prawda. A moim harcerzom gratuluję. Wszyscy zdobyliście sprawność sobieradka. Zaśpiewam znów, bardzo lubię śpiew, lecz pamiętam i wiem, kto tu strażakiem jest. Strażacki rok, razem tańczmy go, lecz najlepszy dźwięk to syreny wiejącej głos. Dingalinga, dingalinga, to nasza pieśń, każdy wokół wie, kto tu strażakiem jest. Dzwonię po Sama! Mandy Flat i Norman Price utknęli w nadmuchiwanym zamku, który płynie na pełne morze. Mandy Flat i Norman Price utknęli w nadmuchiwanym zamku, który płynie na pełne morze. Kieruje się na północ, północny zachód. Dzięki, Ben. Przyjąłem. To wszystko twoja wina, wiesz o tym? Oj, nie panikuj, nic się nie dzieje. To dmuchany zamek. Dmuchane zamki nie toną. O nie, znowu ty, łobuzie. Sio. Nie, przestań. Uciekaj stąd. Leć. Trzymaj się, Mandy! Bądź dzielny, Norman! Zaraz zlecę! O, rety! Dzięki ci, Sam! Dzięki, Elvis! Jak to? Ale... Przepraszam, naprawdę przepraszam, ale to wszystko przez tę okropną, złośliwą Mewę. Przestań! To była nasza wina. Trzeba było czekać tak, jak tata kazał. Dobra, ma rację. Mogliśmy poczekać. Przepraszamy. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, dzieciaki. Bezpieczeństwo przede wszystkim. A ja się cieszę, że nic wam nie jest. Popatrz, udało się nawet uratować twój zamek. O! Was jest trójka, a nas dwóch. A właśnie, że nie. Jest porówno 3-3. Bo przecież macie cudownego pingwina, prawda? Mamy pingwina. O matko, tak mi czasem wstyd, że jesteśmy spokrewnieni, Normanie Price. Mike, pośpiesz się trochę, zaraz zajdzie słońce. Dzieciaki nie dojrzą nawet czubka własnego nosa. A właśnie, że dojrzą! Ta-dam! Trząku, pięknie. I chyba skończyliśmy, kapitanie. Zostało nawet trochę piachu. Doskonale. Stare, dobre trząchu potrafi zdziałać prawdziwe cud...
Jestem cały. Szczęście, że jednak zostało trochę piachu. Trząchu, trząchu, Sam? Trząchu, trząchu, Eli. Koniec. Nie gram z tobą, słyszysz? Mam tego dosyć. Chcesz, to się baw ze swoim pingwinem. O, Pingi, nie słuchaj tego łobuza. Chodź, mały, pokażemy im. Norman! O nie, no nie! Broniłem cię, wiesz? Mówiłem im, że masz magiczne moce, a ty ciągle włazisz mi pod nogi i wychodzę na ciamajdę. Derek ma rację, do niczego się nie nadajesz. O, reflektor! Szybko, kochani, schodzić z lodu! Ja nie umiem! No nic, to dzwonię do strażaka sama! Norman Price uwięziony na płonącym lodowisku w towarzystwie pingwina. Norman Price uwięziony na płonącym lodowisku. Z pingwinem. Z czym znowu? Szybko, bierzemy Jupitera. Na morzu to będzie jak szukanie igły z stogu siana. Widoczność jest rzeczywiście ograniczona. Szybkość minimalna. Na początku sprawdzimy teren na wschód od wyspy. Odbiór. Tato, dokąd ty nas zabierasz? Słuchajcie, pomożemy im szukać Toma. Widoczność jest gorsza niż myślałem. A do tego fale coraz większe. Słyszę silniki. Tu jestem! Halo! Tu jestem! Tutaj słyszycie? Radar nic nie pokazuje. Ponton jest za mały. Radar go nie wychwyci. W takim razie wytężamy wzrok. Bez nerwów. A niech to nie słyszą. O! Halo! Tutaj jestem! Ratunku! Ratunku tutaj! Na pomoc! Jak ja tęsknię za moim helikopterkiem. Wiatr wieje z północnego zachodu. Zmienia kierunek co 3 godziny. Do tego mamy teraz wiosenne prądy. Tutaj. Tu gdzieś powinien być Tom. A Sam szuka tutaj. Fatalnie. Nie tam, gdzie trzeba. Jak to nie tam? Sam? Sam, słyszysz mnie? Charlie, słucham, co jest? Musicie zmienić kurs. Moim zdaniem Tom będzie gdzieś na zachód od wyspy. Myślę, że niedaleko od brzegu. Charlie, jesteś na 100% pewien? Słuchaj, łowię tu ryby od lat. Jestem pewien, tak pewien, że daję ci słowo rybaka. Penny, Ben, słyszeliście. Płyniemy na zachód. Przyjęłam. Przyjąłem. Trzymajcie się, maluchy. Tato, jesteś pewien, że Tom tam będzie? Mam taką nadzieję, mama. Oby był. Szczerze to nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. A ktoś płynie? A, jakaś łódź! Tutaj! Tu! On jest! Jak dobrze! O, znaleźliście mnie! I chłopca, już to wszystko. O, strasznie mam... Alarm chce pomocy ktoś. Strażak Sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek.